Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w filmie, który będzie taką relacją z targów kosmetycznych, które odbyły się w zeszły weekend w Warszawie. To był 24-25 września. Targi nazywają się Beauty Forum i odbywają się cyklicznie 2 razy do roku. Pierwsza edycja to jest taka edycja wiosenna i z reguły to jest marzec. I druga, otwierająca powiedzmy tak sezon jesienno-zimowy, to jest właśnie edycja wrześniowa bądź też październikowa, bo to różnie wypada. Ja miałam przyjemność być tam w sobotę. Oczywiście poczyniłam pewne zakupy, które zaraz Wam pokażę. Najpierw jednak chciałabym Was zabrać na same targi, pokazać, jak to wygląda wewnątrz, jacy byli wystawcy, jak wyglądały stoiska i generalnie, żebyście jakoś tak poczuli taki targowy klimat. Generalnie muszę Wam powiedzieć, że dla kosmetykoholika to jest raj. No zresztą zaraz to zobaczycie. I po tym filmowym spacerze pokażę Wam swoje zakupy. Muszę wspomnieć o jeszcze jednej bardzo przyjemnej rzeczy, a mianowicie przydarzyła mi się taka sytuacja, że tuż po targach spotkałam się z jedną z Was, z jedną z widzek. Udzieliśmy sobie miłą pogawędkę i tutaj do Ciebie, Joasiu, jeśli będziesz oglądać ten film, to serdeczne pozdrowienia. A teraz zapraszam Was na targi.
Mam nadzieję, że poczuliście trochę klimat targów, że Wam się podobało. Tak na zachętę powiem Wam jeszcze, że na targach w czasie zakupów są dosyć duże zniżki dla klientów i nie dotyczy to klientów, którzy kupują na przykład rzeczy do gabinetów kosmetycznych czy hurtowo, tylko dla takich zwykłych na przykład jak ja, którzy kupują jakieś tam pojedyncze kosmetyki dla siebie czy dla rodziny. Poza tym jest też szansa spotkania firm, świetnych, polskich, wspaniałych kosmetycznych firm, które jakby na co dzień nie są może dostępne w drogeriach, a naprawdę są warte uwagi. No to tyle tej mojej gadaninki i przechodzimy do zakupów. Zaczniemy może od marek, które są generalnie bardzo popularne, a mianowicie od Ziai, od Bielendy i Dermiki. O, może tak. Mam z Ziai maseczkę taką, ona jest chyba sławna na YouTubie, tak mi się wydaje, bo wiele osób o niej mówiło. Ziaja Pro, krem maska do skóry wokół oczu z ceramidami 136, cokolwiek by to nie znaczyło, program naprawczy. Ja od pewnego czasu na nią polowałam w sklepach, tak stacjonarnie, ale jakoś nie mogłam na nią trafić, więc bardzo się cieszę, że udało mi się kupić na targach. To jest jedna rzecz. Następna. To jest z Bielendy, taka maska, to jest wzmacniająca maseczka do twarzy z rutyną i witaminą C. Maska zawiera rutynę, witaminę C, czyli jak się na pewno domyślacie, jest to maseczka, która ma nam obkurczać i wzmacniać naczynka krwionośne. Kolejną firmą będzie Dermika, czyli tak naprawdę firma doskonale znana, bo dostępna chyba wszędzie. Natomiast na targach można kupić kosmetyki, które na co dzień są w zasadzie do użytku tylko w gabinetach kosmetycznych. Ale tak jak mówiłam, nie trzeba koniecznie kupować hurtowo, tylko tak jak ja, można sobie kupić jedną rzecz. Ja sobie kupiłam taki koncentrat na rozszerzone naczynka. Koncentrat hialuronowy do cery naczynkowej i wrażliwej. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie działało, bo czegoś takiego nigdy nie miałam po prostu. Wygląda tak, nie wiem czy to będzie widać, ma formę takiego dosyć gęstego żelu. Ja jeszcze nie chcę otwierać tego koncentratu, bo najpierw chciałabym wykończyć cera na naczynka, które mam pootwierane i dopiero wezmę się za to. Natomiast tak jak wspominałam, jestem bardzo ciekawa, jak to zadziała. Kolejna firma to jest firma Ava. Jest na pewno Wam znana, ponieważ kosmetyki tej firmy są dostępne stacjonarnie w Rossmanie. I ja mam z tej firmy dwie rzeczy. Pierwsze to jest takie serum w kapsułkach. I to jest serum z kwasem hialuronowym i witaminą PP. Oczywiście ma witaminę PP, a więc uszczelnia naczynka krwionośne. Ale oprócz tego co robi? Intensywnie i głęboko nawilża, zapobiega pękaniu naczynek, wzmacnia je, to już mówiłam, wygładza skórę, poprawia elastyczność i jędrność. Także same dobroci. Mnie oczywiście szczególnie interesuje ten aspekt naczynkowy, tak to nazwijmy. Jest tutaj tych, tak? 5 tych ampułek i to na zasadzie serum, czyli stosujemy na oczyszczoną skórę pod krem. Jeszcze Wam może pokażę te kapsułki. One wyglądają tak jak takie zastrzyki. No ale na szczęście zastrzykami nie są, tylko są zwykłym kosmetykiem. I kolejnym kosmetykiem z Awy jest taki krem regenerujący, nawilżający, w zasadzie jest regenerująco nawilżający i on jest z serii Mustela. Nie wiem, czy wiecie, ale ta seria Mustela jest najstarszą serią, jaką Ava w ogóle wypuściła. Jak weszli na rynek, to właśnie zaczęli od tej serii. Także to taki bardzo klasyczny, bardzo ich tradycyjny krem. To jeśli chodzi o Awę. I kolejną firmą jest firma Apis. To również jest firma polska, która robi kosmetyki takie roślinne, ekologiczne. Nie tylko na bazie roślinnej, ale głównie. I ja zakupiłam sobie, słuchajcie, trzy rzeczy z tej firmy. I pierwsza rzecz to jest witaminowy krem do cery wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami. I on zawiera witaminę C i ekstrakt z miłożębu japońskiego, jakieś proteiny jedwabiu i tak dalej. I oczywiście wzmacnia naczynka krwionośne, więc to jest taki kremik. Dalej mam witalizujące serum z warzywami. Moc 5 warzyw. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie się sprawdzało, jak będzie pachniało. Ciekawe z nim to, że ma bardzo fajny skład. Ma wyciągi z następujących warzyw. Ma ekstrakt z ogórka, z pietruszki, z pomidora, z dyni i z kiełków pszenicy. Także super. Bardzo jestem ciekawa, jak się spisze. I trzecią rzeczą będzie taki peeling enzymatyczny z bioenzymami i algami morskimi. Przy cerach naczynkowych trzeba z peelingami uważać, trzeba jakby samemu się przekonać, jakie peelingi dla cery są dobre. Oczywiście nie powinno się robić absolutnie takich ziarenkowych peelingów drapiących. Natomiast ja oprócz tego, że stosuję peelingi enzymatyczne, to takie drobnoziarniste też sobie czasami robię, zresztą kiedyś Wam o tym mówiłam. On ma tutaj fajne rzeczy w składzie, tak szybciutko Wam powiem.
jajkiem. Zawiera ekstrakt z alg morskich, grejpfruta, zielonej herbaty, cytryny, aloesu, ginacea, także same dobroci. Myślę, że się będzie bardzo fajnie sprawował. To jest taka rzecz. I jeśli chodzi o kosmetyki takie pielęgnacyjne, to wszystko. Teraz może tak troszeczkę kolorówki. Kupiłam trzy pędzle z Maestro. To jest 143 i on może być i do pudru, i tak naprawdę jako taki większy do rozprowadzania jakichś większych partii podkładu. Zależy, co nam tam fantazja podpowie. Tu jest troszkę mniejszy 148, to jest jakby taki mniejsza wersja tego. I wreszcie ten, którego raczej ja będę używać do załamania powieki i do rozblendowywania cieni, to jest Maestro. Bez numerka, nazywa się po prostu blending. Czyli te trzy pędzelki. Nie omieszkałam oczywiście odwiedzić stoiska Inglota, które było ogromne i przepiękne. I kupiłam sobie cztery cienie matowe z nowej serii. Pierwszy to jest taki brązik. Taki ceglasty brązik. I to jest numer 300. I już Wam robię swatch. No, cienie z Inglota, jak to cienie z Inglota, dużo tutaj mówić nie trzeba, napigmentowane są pięknie. To jest 300. Dalej, kolejny to jest 200, nie widzę, 296. Tutaj. Przepiękne są. Następny to jest taki ceglasty, ciemny brąz, to jest 301. Tu mam jeszcze palec czysty. Taki brunatny w sumie. I ostatni z nich, taki troszkę wpadający w śliwkę, to jest 297. No w zasadzie to jest śliwka, nie wpadające w śliwkę. I wygląda może tak jeszcze na palcu. Wygląda tak. Także bardzo ładne takie jesienne kolory. I dwie ostatnie rzeczy z kolorówki, które już tak naprawdę dorwałam poza targami, i to jest przecudny prezent od mojej mamy. A mianowicie to są dwa kosmetyki z takiej jesiennej kolekcji firmy Pupa i nazywają się Velvet Garden. To jest róż, a to są cienie. Już Wam pokazuję. Niedawno wrzuciłam na Instagram zdjęcie tego różu, ponieważ jest niezwykle urokliwy. Zobaczcie. To jest taka różyczka. Tu są jakby trzy odcienie, trzy kolory. Mamy taki rozjaśniający z drobinkami. Natomiast te dwie części są matowe i ta jest bardziej taka różana. Natomiast ta jest takim przybrudzonym różem, o tak bym powiedziała. Ten róż tak wygląda, że aż naprawdę szkoda go używać, bo jest po prostu taki śliczny. I pokażę Wam jeszcze cienie. W środku są takie dwie pacynki, których oczywiście nie będę za bardzo używać. Natomiast same cienie wyglądają tak. Może tak, zasłonię tu lusterko. Z boku jest lusterko, więc jakoś tak muszę ustawić, żeby Wam nie świecić po oczach, jednocześnie, żeby Wam się nie odbijało nic. Cienie, tak jak widzicie, raczej w takiej fioletowo-wrzosowo-liliowej tonacji. Wydaje mi się, że raczej w większości barwy ciepłe. Bardzo, bardzo mi się podobają. Podobają mi się też dlatego, bo dużo cieni spośród tych tutaj to są cienie albo satynowe, albo takie perłowe. Zaraz zrobię kilka swatchy i obejrzymy je wspólnie. To kilka próbek tych cieni. Tak jak mówiłam, w większości chyba są perłowe. Takie błyszczące. Jeszcze może dołożę taki ciemny fiolet tutaj jest. Zobaczymy, jak on wygląda. A ciemny fiolet akurat chyba jest matowy. Nie, też taki satynowy. Także śliczne kolory. Ja bardzo lubię wrzosy, kolory liliowe, jakieś fiolety. W ogóle nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, że większość tęczówek w takich kolorach fajnie wygląda. Także bardzo, bardzo się cieszę. I to już są całe moje zakupy. Mam nadzieję, że cały filmik Wam się podobał, że podobał Wam się klimat na targach i to, jak to wszystko tam wygląda. Może kolejnym razem, jeśli będziecie mieli możliwość, też się na targi wybierzecie i razem się tam spotkamy. Do zobaczenia i do kolejnego filmu. Cześć!